pan samochodzik szyfr profesora kraka rozdział 15 kiedy tylko kierowca audi w świetle reflektorów zobaczył barierki zagradzające mu wyjazd z parkingu przyhamował odbił w prawo wiedziałem co teraz nastąpi i też hamowałem jednocześnie redukując biegi z jedynki od razu przeskoczyłem na wsteczne Skrzynia biegów wehikułu zazgrzytała w proteście, opony zapiszczały i moim autem szarpnęło do tyłu. W porę, we wstecznym lusterku zobaczyłem światła Peugeota i nie zastawiłem swoją maszyną wyjazdu. Karola przemknęła za nami, ominęła Audi, które w tym czasie z wyciśniętym hamulcem ręcznym robiło obrót o 180 stopni i ledwo zatrzymała się przed barierkami. Drzwi w samochodzie porywaczy otworzyły się i ze środka wyskoczyła Daniela. Wybrała dobry moment, bo Audi po swoim manewrze na moment zamarło w bezruchu, nim kierowca ruszył do przodu. Za przyjaciółką wybiegła ubrana na czarno postać. Był to przystojniak, jej tajemniczy wielbiciel. Chwycił Daniela w pół i kolegom dał znak, żeby odjechali. Oni tylko dodali gazu i z rykiem silnika minęli mnie. Uniknęli zderzenia z nadjeżdżającym Łukaszem i zniknęli w mroku. Z Julkiem wyskoczyliśmy z wehikułu i rzuciliśmy się w pogoń za porywaczem, który pociągnął Daniele w las, po ty górę, gdzie znajdował się zamek Smoleń. Zapalmy latarkę, poprosił zakonnik. Lepiej, żeby ten bandzior nie widział dokładnie, gdzie jesteśmy, odparłem. Za nami biegli krzysieki i Karola. Najwidoczniej Baśka i Łukasz pilnowali naszych aut. Co jakiś czas słyszeliśmy szelest liści usypujących się z podnóku ciekiniera, odgłosy szamotaniny, zdławione krzyki Danieli. Najpierw na tle cieni drzew zobaczyliśmy ciemne plamy kamiennych murów ruin warowni, potem wyszliśmy przez wyrwę na dawny dziedziniec północnego podzamcza. Zamek Wysoki znajdował się za naszymi plecami na wysokiej skale, stanowiąc środek ósemki której brzuszkami były właśnie pod zamcza, każdy ze swoją bramą. Zobaczyliśmy, jak przystojniak stoi z Danielą przy studni. Nasza przyjaciółka stała na kracie, którą była przykryta gigantyczna i głęboka na kilkadziesiąt metrów cembrowina. Bandyta jedną ręką obejmował ją za szyję, drugą trzymał za jej plecami. Nie zbliżajcie się! krzyknął. Stanęliśmy kilka metrów od nich. Wiesz, że nie masz szans. Zapytałem go. Przecież jest tylu świadków. Nasi przyjaciele na dole z pewnością już wezwali policję. Mądrzej będzie. Jeśli się poddasz. Może wypuścimy go w zamian za uwolnienie Danieli. Zaproponował Krzysiek. Ty, mądralo. Przystojniak spojrzał na mnie. Zaprowadź mnie do skarbu. Sam go sobie możesz zabrać. Wzruszyłem ramionami. Jak to? Zdziwił się Julek: Skrytka musi być w podziemiach wieży. Wystarczy zejść do piwnicy i rozbić ścianę po północnej stronie. Trzy uderzenia zaprowadziły nas do smolenia. Dalej jest napisane: że tam skarb nasz, gdzie strach nasz. Siedzibą wszelkich uczuć ludzkich można uznać serce, a sercem zamku była ta wieża. A ta piwnica i północna strona dopytywał się Krzesiek to proste. Podziemia to jedyne miejsce na skrytkę, a północna strona, to strona wroga, bo na północy był Albrecht. Właściwie, jak spojrzymy na ten garb, który był dawniej podstawą muru, to stwierdzimy, że opuszcza się on w stronę północno-wschodnią, czyli zahacza także i o księcia Wasyla. To takie proste? Dziwił się bandzior. Nie, wpadłem na to tu, na miejscu, kiedy dotarłem do tego zamku. Masz problem, bo nie masz narzędzi do rozbicia ściany, a nie możesz tu tkwić w nieskończoność, bo zaraz przyjedzie policja. Z zakładniczką daleko nie uciekniesz. Co proponujesz? Ta krata wydaje się być bardzo słabo zamocowana. Weź mnie, zaproponowałem. Mnie jednocześnie zaoferowali się Julek i Krzysiek. Wezmę jego. Wskazał na Krzyśka. Powiecie. Że faktycznie ktoś porwał tę babkę, ale wam uciekł. Ani słowa o koledze, bo inaczej. Chodź tu, kiwnął palcem na Krzyśka. Spotkajmy się tu wieczorem. Nasz kolega niepewnym krokiem podszedł do bandziora, a ten przeszedł za jego plecy i pociągnął go ku wyrwie w murze. Natychmiast podbiegłem do Danieli i pomogłem jej przejść przez barierkę otaczającą studnię. Przyjaciółka, drżąc na całym ciele, przytuliła się do mnie, ale się bałam, rozpłakała się wtulona w moje ramię. Już wszystko w porządku, głaskałem ją po głowie. A co z krzyżkiem? Niepokoił się Julek. Do południa radykalnie zmieni się jego sytuacja, odpowiedziałem. Zastanawiałem się, czy moje przewidywania będą słuszne. Zeszliśmy ze wzgórza na parking. Gdzie stał już policyjny radiowóz. Siedział w nim oficer, z którym rozmawiałem kilka godzin wcześniej. Skinął mi tylko głową i uśmiechnął się. Krótko nas przesłuchano, a my opowiedzieliśmy, że porywacz uciekł. Wszyscy opisaliśmy go na tyle niedokładnie, by żaden patrol policji przypadkiem nie aresztował go. Przecież mogło to grozić życiu Krzyśka. Siadne z nas nie wspomniało też o nim. Chociaż widziałem, że Baśkę i Łukasza aż skręcało z ciekawości. Pół godziny później byliśmy wolni i wróciliśmy na pole namiotowe. Tam, przy bramie czekali na nas Zuzanna i Piotruś. Chłopiec ściskał garść rysunków, które chciał nam koniecznie pokazać przed snem. Dziękuję, Piotrusiu, podałem chłopcu dłoni i wziąłem kartki. Teraz idź spać. A przydadzą się te moje plany? Dopytywał się. Tak. A do czego? Będę miał miłą pamiątkę. Nie wszystko da się zapamiętać, a taki rysunek czasami jest lepszy niż fotografia czy pocztówka. A czemu? Bo w rysunku jest zawarta cząstka duszy twórcy, tego jak on widział ten zamek. Teraz zawsze będę widział ogrodzieniec tak, jak ty go namalowałeś. To fajnie. Chłopiec zadowolony pobiegł spać. My usiedliśmy przy ognisku. Zuzanna przyniosła termosy z kawą i herbatą. Prawnik i studenci smacznie spali, więc ich nie budziliśmy. Czemu nie powiedzieliście policjantom o Krzyśku? Baśka miała pretensje. Przecież oni mogą mu zrobić krzywdę, a policjanci mogliby go uratować. Zanim policja się ruszy, to bandyci potrafiliby z Krzyśkiem dwa razy obrócić do sopotu i z powrotem. Łukasz drwił z Policji. Włos Krzyśkowi z głowy nie spadnie, zapewniałem przyjaciół. Czemu? Zapytała Zuzanna. Paweł uważa, że Krzysiek jest wspólnikiem tych bandiorów. Karola odgadła moje myśli. Pawciu, ty i te twoje teorie spiskowe. Pokręciła głową. Może nie tyle jest wspólnikiem, ile nie ma wyjścia, stwierdziła Baśka. O czym ty mówisz? Zapytał Julek. Krzysiek wpadł w nieodpowiednie towarzystwo, tłumaczyłem. Mam pewien pomysł, jak mu pomóc, ale i tak ostatecznie wszystko zależy od Krzyszka. Baśka opowiadała przyjaciołom o kłopotach Krzyśka, a ja w tym czasie wziąłem jej telefon komórkowy i pod pozorem, że podziwiam jego możliwości, wysłałem wiadomość tekstową pod numer telefonu bandytów. Ze zdziwieniem rozejrzałem się słysząc panującą przy ognisku ciszę. To Baśka skończyła opowieść i wszyscy zastanawiali się, jak pomóc Krzyśkowi. Chodźmy spać, zaproponowałem. Nie będę mogła zasnąć, stwierdziła Karola. Cały czas będę myślała o Krzyśku. Trzeba było jednak powiadomić policję, odezwał się łukasz. Może są nie mrawi, ale oni jedyni mogą wygrać z takimi bandziorami. Na wszystko przyjdzie odpowiednia pora zapewniałem przyjaciół. Sen może przynieść nam dobre podpowiedzi, co powinniśmy uczynić. Dodał Julek. Dziwi mnie tylko, że tak łatwo zdradziłeś bandycie. Gdzie jest skrytka? Gdzie ona jest? Zaciekawił się łukasz. Po północnej stronie w podziemiach wieży w smoleniu wyjaśnił Julek. Tak? Łukasz spojrzał na mnie. Nie, roześmiałem się. Dopiero przed chwilą nabrałem pewności. Że skrytka jest na zamku w ogrodzieńcu. Co? Zdziwili się moi przyjaciele. Chodźmy tam natychmiast. Łukasz wstał. Nie. Zrobimy to w dzień. A Krzysiek niepokoiła się Baśka. Do południa będzie uwolniony od towarzystwa bandiorów. obiecywałem. Wszyscy niechętnie rozeszli się do swoich namiotów. Pomogłem zuzannie odnieść naczynia. Wnętrze domu było wypełnione starymi, starannie odnowionymi meblami. Drewniane schody, tapety w stonowanych kolorach, kafelki w ceglanym kolorze, wszystko to współgrało, tworząc nastrój szlacheckiego dworku. Zuzanno, mam do ciebie prośbę, powiedziałem stawiając termosy na kuchennym stole. Tak? Masz telefon komórkowy? Mam. Niedługo wyjdę z pola namiotowego, wyśliznę się przez palisadę. Ale chciałbym, żebyś obserwowała, kto oprócz mnie wyjdzie stąd i wysłała mi SMS. -a. Zrobisz to? Zrobię, ale powiedz, po co ci to? Ta noc na zamku w ogrodzieńcu będzie niezwykła, uśmiechnąłem się tajemniczo. Wezwę cię w odpowiednim momencie, kiedy będziemy odkrywać skrytkę. Obiecujesz? Obiecuję. Ty nawet ze swoimi przyjaciółmi prowadzisz grę? Muszę. Nie ufasz im? Nie chciałbym ci odpowiadać na to pytanie, bo nic tu nie jest takim, jakim się wydaje. Boisz się, jak zareagują na skarb. Edmund Burke wyraził kiedyś pogląd, że żadna namiętność nie odziera umysłu równie skutecznie ze wszystkich władz, działania i myślenia. Co strach. Ty się boisz i oni się boją? Czego? Tego że nie jesteśmy już tacy sami jak w czasach liceum do zobaczenia Wyszedłem i wróciłem do namiotu w którym Daniela szykowała się do snu właśnie ułożyła sobie śpiwór i dmuchaną poduszkę Długo byłeś u tej Zuzanny zwróciła mi uwagę Musiałem z nią chwilę porozmawiać Macie swoje tajemnice Jej pomoc będzie nam niezbędna tej nocy Nam co ty knujesz Ubierz się ciepło, w coś wygodnego i ciemnego. Pójdziemy na spacer. Na zamek, szepnęła. Tylko skinąłem głową i sam wyjąłem z worka czarne spodnie, ciemne, wygodne, wysokie buty i koszule. Spakowałem też mały plecak. Wyjdziemy za pół godziny, szeptałem, gasząc latarkę. Słyszałem, jak przyjaciółka niespokojnie kręciła się leżąc na swoim legowisku. Byłem wyjątkowo spokojny, raz po raz analizując w myślach swój plan i zastanawiając się, czy przewidziałem wszystko. Miałem nadzieję, że tak. Nim wyszliśmy, ostrożnie wyjrzałem na zewnątrz. Z namiotu Julka dobiegało chrapanie. W obozie przy polonezie Łukasza panował spokój, podobnie u prawnika. Wyczołgaliśmy się w kierunku świerków, za którymi była palisada. Po minie Danieli rozpoznałem, że ona świetnie się bawi naszymi harcerskimi podchodami. Gdzieś za nami zaszczekał Cezar, a potem potrawie poniósł się tu pod jego łap. Leż, położyłem dłoni na plecach przyjaciółki. Tak jak przeczuwałem, pies przybiegł do nas. Obwąchał mnie, machnął ogonem i podszedł do Danieli. Ta zachichotała, kiedy polizał ją za uchem. Do pani. Szepnąłem do psa. Łobuz w odpowiedzi tylko szczeknął. No już, popędzałem go. Cezar szczeknął kilka razy. Wtedy rozległ się od strony bramy krótki gwizd i wilczór pobiegł w tamtą stronę. Cała konspiracja prysnęła jak bańka mydlana, stwierdziła Daniela, opędzając się od komara. Nie mamy czasu na dyskusję. Popędzałem ją. Podeszliśmy do palisady. Ukucnąłem, Daniela stanęła mi na ramionach, powoli prostowałem się i przyjaciółka weszła na płot. Słyszałem, jak zeskoczyła z drugiej strony, lądując w krzakach. Sam podskoczyłem, podciągnąłem się i bez trudu znalazłem się koło Danieli, która oglądała zadrapania na swoich dłoniach. Poszliśmy wzdłuż ogrodzenia pola namiotowego w kierunku zamku ogrodzieniec. Cienie jego murów były widoczne na niebie dzięki światłom które towarzyszyły trwającej na Podzamczu zabawie festiwalu maszkaron. Rozglądając się na wszystkie strony szliśmy drogą przez pola w kierunku góry. Kiedy rozpoczęliśmy wspinaczkę, po raz pierwszy poczułem, jak drży bateria mojego telefonu. Szybko zerknąłem na informację. Karola już jest w drodze, powiedziałem do Danieli. Przyjaciółka spojrzała na mnie zdziwiona, potem na telefon. Agentka Zuzanna? Domyśliła się. Tak, przyznałem. Minutę później otrzymałem kolejną wiadomość, łukasz. Musimy się pospieszyć. Wziąłem Danielę za rękę i przyspieszyłem. Do zamku doszliśmy od południa. Ominęliśmy mury pod zamcza i popatrzyłem w górę. Wypatrzyłem otwór strzelniczy w kazamatach kurzej stopy. Z plecaka wyjąłem cienką linkę z kotwiczką. Rozkręciłem ją i rzuciłem. Trafiłem za trzecim razem, ale dopiero za piątym kotwiczka dobrze zaczepiła się o ścianę. Jak tam wejdę? zaniepokoiła się Daniela. Spuszczę ci linkę z węzłami, wyjaśniłem jej. Tą cienką obwiążesz się w pasie. Z pomocą liny, dzięki występom skalnym i kamieniom w murze, szybko dotarłem na górę. Wczołgałem się do kazamatów i chwilę nasłuchiwałem, czy nikogo tu nie ma. Byłem sam na zamku. Z plecaka wyjąłem drugą linę i wyrzuciłem ją przez strzelnicę. Wychylony na zewnątrz, obserwowałem, jak Daniela obwiązała się linką asekuracyjną i jak wspina się korzystając z węzłów. Po minucie mogłem ją wciągnąć do środka. Była zmęczona, trochę przestraszona, ale widziałem, że zadowolona. Ale przygoda szeptała podekscytowana. Ciemno tu. Zwinąłem linki i schowałem je do plecaka. Wziąłem Danielę za rękę i nie zapalając latarki prowadziłem przez zamkowe podziemia. Wykutymi w skalę schodami przeszliśmy do poziomu dawnych sal gościnnych, skąd wspięliśmy się na wieżę kredencerską. Na jej szczycie czuliśmy chłodne powiewy wiatru, a wyglądając z za blanku widzieliśmy kończącą się zabawę na podzamczu. Nikt nas tu nie złapie? pytała Daniela. Sądzę, że na razie jesteśmy tu sami. Na razie? Bez słowa pokazałem jej na grzbiety góry, którym wczoraj szliśmy do skałki Karawela. Widać tam było pięć cieni zmierzających w stronę zamku. Kto to? Krzysiek, Karola i trzech bandytów, odparłem bez wahania. Skąd wiesz? Krzysiek kontaktował się z przystojniakiem przy pomocy telefonów, które pożyczał od Baśki i Karoli, może też od Łukasza. Podejrzewam, że skontaktował się z Karolą, która bojąc się o jego życie powiedziała, o czym rozmawialiśmy przy ognisku. Sam do nich wysłałem wiadomość, w imieniu Baśki, ale bez jej wiedzy. I teraz będą chcieli wydobyć skarb? Tak, tylko nie będą wiedzieli, gdzie go szukać. Co robisz? Zapytała, widząc, że kryjąc pod bluzą rozjaśniony ekran telefonu komórkowego pisze wiadomość. Wzywam resztę naszych poszukiwaczy. Skończyłem pisać i wyjrzałem z za blank wieży. Pięć cieni właśnie przechodziło przez furtkę w murze przed zamcza. Wiedziałem, że tamto przejście było zamknięte na kłódki, a więc osiłki wyłamały je i zapewne w podobny sposób chciały dostać się do zamku. Jednak wciąż trwała zabawa i bandyci nie mogli wyłamać zamków w furcie bramnej tak, by nikt tego nie zauważył. Wybrali inne rozwiązanie. Przystojniak wspiął się po murach dziedzińca gospodarczego, w załomie zakrytym w cieniu i swoim towarzyszom spuścił linę. Czas na nas, szepnąłem do Danieli. Co ty chcesz zrobić? Milcząc, sprowadzałem ją po schodach, a kiedy z dołu dobiegły nas kroki, zatrzymałem się. Czułem, jak przyjaciółka trzęsie się ze strachu. Gdzie może być ten skarb? Usłyszeliśmy krzyśka. Pewnie w podziemiach. Rozpoznałem głos przystojniaka. Jedyne podziemia to taka wiarnia. Dodała Karola. Tam na drzwiach może być alarm. Zauważył Krzysiek. Spokojnie. Chłopcy wzięli odpowiedni sprzęt. Powiedział przystojniak. Weszli do dawnych pokoi gościnnych. Skąd schodami zeszli do dawnej biblioteki, a stąd na dziedziniec. Podkradliśmy się do krawędzi betonowego tarasu, z którego widziałem ich poczynania. Wyjąłem telefon i wysłałem wiadomość, którą już miałem napisaną. Po chwili w ciemnościach na dole rozległ się dźwięk dzwonka. Czemu tego nie wyłączyłaś? Krzysiek denerwował się. To od Pawła, odpowiedziała Karola. Pisze, że skarb jest gdzie indziej, nie w piwnicach czarnego rycerza. Proponuję, żebyśmy się poddali, bo jesteśmy otoczeni. Co jest grane? Daniela patrzyła na mnie i w ciemnościach widziałem, że jest zdziwiona. On tu jest! zaniepokoił się przystojniak. Wchodzimy czy nie? odezwał się jeden z osiłków. Ej, słuchajcie, te drzwi są otwarte zawołał drugi. Rozległ się zgrzyt otwieranych drzwi. Z naszego punktu obserwacyjnego dojrzeliśmy, jak włamywacze włączyli latarki i zaraz krzyknęli przestraszeni. Karola pisnęła i zaczęła płakać. Wstałem i pociągnąłem Daniele oszołomioną przebiegiem wydarzeń. Kiedy zeszliśmy do kawiarni, w środku zobaczyliśmy grupkę policjantów pilnujących bandytów, Karole i Krzyśka. Dowodził nimi oficer policji, z którym miałem okazję dwa razy się spotkać. Gratuluję. Tym razem szczerze się uśmiechnął. Doskonale przewidział pan ich każdy krok. To oni usiłowali porwać panią. Policjant zapytał Daniele. Przyjaciółka zdołała tylko kiwnąć głową. Zabierzcie ich do aresztu. Oficer rozkazał swoim ludziom. A co z nimi? Popatrzył na Krzyśka i Karole. Sami wyjaśnią nam motywy swojego postępowania, odpowiedziałem. Kiedy pójdziemy po ten skarb, oficer zacierał ręce. Powinniśmy poczekać na resztę, powiedziałem siadając na ławie, na wprost krzyżka. Jesteś dumny z siebie? Kolega starał się agresją zdusić uczucie porażki. To taki z ciebie przyjaciel? Taki powtórzyłem. Stworzyłem ci szansę. A co z nią zrobisz? Obrazisz się na cały świat za swoją przegraną? Nigdy ci tego nie zapomnę. Może powinieneś się do czegoś przyznać? W tej chwili policjanci wprowadzili do kawiarni Łukasza oraz Zuzannę prowadzącą resztę naszej ekipy. Julek lekarz przecierał oczy, a Piotruś był niewyspany, ale szczęśliwy, że mógł odbyć taką nocną wycieczkę. Co byś chciał wiedzieć? Krzyś jak opatrzył mi w oczy. To ty dzwoniłeś do pana mecenasa? Co cię to obchodzi? Prawnik znacząco chrząknął. W gruncie rzeczy to chyba niczego nie zmienia, a może być pewna okolicznością łagodzącą pana niewygodną sytuację, mecenas wygłosił przemowę. Znamy pewnego dobrego Karniste. Nachylił się do Krzyśka. Niech pan się odczepi. Wrzasnął Krzysiek. To gdzie ten skarb? Niecierpliwił się policjant. W skarbcu uśmiechnąłem się. Czy ma pan klucze od wszystkich pomieszczeń zamkowych, tak jak pana prosiłem? Wszyscy, z wyjątkiem Piotrusia, popatrzyli na mnie jak na wariata. Dla chłopca było naturalne, że skarby są w skarbcu. Zakończenie poprowadziłem naszą wycieczkę, którą zamykało dwóch funkcjonariuszy policji z dziedzińca przez północne i zachodnie skrzydło w pobliżu dziedzińca gospodarczego, gdzie znajdowały się dwa pomieszczenia zamknięte wielkimi drewnianymi wrotami. Pierwszym z nich była prochownia. Kiedy wszyscy weszliśmy do środka, zrobiło się tam tłoczno. Pojedyncze światło ledwo rozświetlało pomieszczenie. I co? Zapytał Łukasz. Popatrzcie, to miała być prochownia. A jej ściany pocą się, pokrywają drobną warstwą wilgoci, powiedziałem. Każdy od razu przeciągnął palcami po ścianach, sprawdzając, czy mówię prawdę. To chyba normalne w takich miejscach. Krzyś wzruszył ramionami. Nim przejdziemy do skarbca, chciałbym z wami coś jeszcze omówić, oznajmiłem. Pamiętacie? Mamy to, czego nie ma król. Nasi trzej bohaterowie mieli dostęp do wspaniałego zamku, w którym był skarbiec. Pieniądze zawsze były tym, czego brakowało polskim królom. Przypomnijcie sobie teraz drugie zdanie wskazówki prowadzącej do skrytki. Król nie potrafi być jak to. Na czym stoimy? Powiedziała Baśka. Na czym stoi zamek? Uśmiechnąłem się i dotknąłem skalnych ścian. Ogrodzieniec stoi na skale, a na palcach obu rąk można policzyć polskich królów, którzy byli dość stanowczy, by rządzić, nie obawiając się, możnowładców, władców, nie utrzymując władzy tylko dzięki rozdawnictwu przywilejów. Chodźmy teraz do skarbca. Oficer policji poszedł pierwszy, otworzył nam drzwi sali szerokiej na trzy i długiej na sześć metrów. Tu ściany wykonano z cegieł pokrytych freskami. Malunki przez lata były częściowo zamazane, a przedstawiały różne straszliwe stwory o wielkich oczach i gigantycznych zębiskach, zionące ogniem. Były tu smoki i diabły. Wszystko to miało wytworzyć w dawnych wiekach odpowiedni nastrój tego miejsca. Z jednej strony freski ostrzegały rabusiów przed groźnymi reperkusjami kradzieży, a z drugiej przypominały, jak ulotną wartością był jakikolwiek skarb. Julian, przypomnij. Co było dalej w liście profesora Kraka, poprosiłem zakonnika: Wybierz stronę wroga i uderz trzy razy. Zastanawialiśmy, co to znaczy strona wroga, pamiętacie? Wśród wrogów byli i Albrecht, i Wasyl, nawet wybraliśmy trop metafizyczny i zastanawialiśmy się nad samym szatanem. Rozejrzyjcie się. Na wszystkich czterech ścianach jest diabeł pierwszy odezwał się oficer policji. Przyszło mi coś do głowy i zaraz przekonamy się, czy moja teoria była słuszna. Ostatnie zdanie wskazówek brzmiało, tam skarb nasz, gdzie strach nasz. Czy pamiętacie z czasów liceum jakieś sentencje związane ze strachem? Strach ma wielkie oczy, rzucił Piotruś. Strach dodaje nogom skrzydeł, to Wergiliusz, dodał Julek. Kto żyje w strachu, nigdy nie będzie wolny, to choracy. Uśmiechnął się policjant. Kto wiele pragnie, wiele przeżywa strachu. To Cervantes, powiedziała Baśka. Ja najbardziej zapamiętałem Zopa. Lepiej umrzeć od razu, niż całe życie przepędzić w strachu, mówiłem. Przyjrzyjcie się tym ścianom. Oprócz diabłów było tu jeszcze coś, co powtarzało się po każdej stronie. Jak widzicie, freski zostały zniszczone. Między innymi ktoś tłukł w malunki różnymi narzędziami, zapewne bronią, może nawet strzelano do nich. Skala tego wandalizmu pokazuje, co wzbudzało największą niechęć, a może strach wśród ludzi, którzy tu przybywali. Głowy wszystkich obracały się dookoła, szukając podobieństw, porównując. Śmierć oznajmił oficer. Kolejny raz należą się panu gratulacje, przyznałem. Diabłom na freskach towarzyszyły wizerunki śmierci, z których zostały kosy, kawałki czarnych płaszczy lub tylko fragment postaci. Wyjąłem z plecaka długi nóż. Wydłubałem nim fragment zaprawy między cegłami w miejscu, gdzie znajdował się fresk ze śmiercią. Potem wyjąłem małą ręczną wiertarkę z cienkim wiertłem. Drążyłem otwór, dopóki nie poczułem, że trafiłem na coś twardego. Zapaliłem latarkę i poświeciłem w otwór o średnicy kilku milimetrów. Niech pan stuknie trzy razy! poprosiłem policjanta, wręczając mu długi szpikulec. Wsunął ostrze w dziurę i trzy razy stuknął. Wszyscy usłyszeliśmy charakterystyczny odgłos stukania metalu o metal. Co to znaczy? pytał Julek. Tam jest skarb. Należy wam się jeszcze małe wyjaśnienie w sprawie obrazu styńca. Uśmiechnąłem się. Okłamałeś nas i ten obraz krył rozwiązanie. Oburzył się Krzysiek. Gdybyś tylko chciał, sam byś je zobaczył, odparłem. Po moim i Julka wyjeździe z Tyńca poszliście do opactwa? Tak, mruknął Krzysiek. I co? Nic, obojętnie wzruszył ramionami. Ładny religijny obraz. To jest wskazówka, powiedziałem z przekonaniem. Skarbem na obrazie jest Księga Reguły podtrzymywana przez dwie postaci Wenus niebiańską i wstrzemięźliwość. Księga jest jakby zawieszona pomiędzy niebem a ziemią, a to Wenus ziemska, symbolizująca to, co nieczyste, podaje Świętemu Benedyktowi kałamasz. Jest to alegoria religijna, ale i proste wskazanie, gdzie jest ukryty łup. Księga to skarb z otwartej księgi, jak ze skarbca. Czerpiemy korzyści, ale symbolicznie wędrując palcem po wersach, znajdujemy się w środku skarbnicy. Bo skarb jest wszędzie, okręciłem się. Spójrzcie na sufit, na podłogę. Wszędzie były jakieś maszkary, wizerunki naszych strachów. A tam skarb nasz, gdzie strach nasz? Jesteśmy w puszce ze srebra w czymś w rodzaju srebrnej komnaty. Jakub Lisek mówił, że Bałamut miał kontakty z ludwisarzami i hutnikami. To chyba wszystko tłumaczy? Moi towarzysze z niedowierzaniem rozglądali się po konnacie. Gdyby państwo potrzebowali porady prawnej w sprawie przeciwko skarbowi państwa o kwotę znaleźnego, to służę pomocą. Prawnik pierwszy otrząsnął się i zaczął rozdawać nam swoje wizytówki. Moje odkrycie potwierdziły późniejsze ekspertyzy specjalistów. Wykazały one, że za ceglanymi ścianami znajdowały się sztaby srebra ułożone jak boazeria. Oceniono, że było tu 600 kg srebra. Narodziły się jednak kolejne problemy: jak wybrać srebro nie niszcząc zabytkowych fresków i co zrobić ze skarbem? Należał on do Skarbu Państwa, ale czy jego część nie powinna być przekazana na rzecz zamku Ogrodzieniec? My też mieliśmy prawa do znaleźnego. Z tego co wiem, skrytki do dziś nie opróżniono. Krzysiek dobrowolnie poddał się karze, a jego zeznania obciążyły gangsterów, którzy na długie lata trafili za kratki. Krzysiek też nie uniknął kary, ale jemu ten trudny czas upłynął chyba łatwiej, bo odwiedzały go i Baśka, i Karola. Utraciłem z nimi kontakt i nie wiem, którą z nich wybrał Krzysiek. Julek wyjechał na misję do Afryki. Z niepokojem obserwowałem doniesienia z Czarnego Lądu, bo wiedziałem, że Julek był nieustraszony i z pewnością nie lękał się wojen nękających ten kontynent. Na zawsze pozostał wierny swoim ideałom. Łukasz nie otrzymał znaleźnego, ale słyszałem, że podobno wygrał sporą sumę w grach liczbowych, a do tego zaangażował się w życie polityczne. Pewnego dnia zobaczyłem jego nazwisko na liście kandydatów na ważne stanowisko ministerialne w resorcie gospodarczym. Piotrusia spotkałem kilka lat później i bardzo mi pomógł w rozwikłaniu pewnej zagadki. Wtedy dowiedziałem się, że Sylwia i Andrzej napisali plan projektu badawczego, dostali z zagranicy pieniądze na jego realizację i wyjechali do Azji wykonać zamierzone zadanie. Zapytacie, co z Danielą? Postanowiła zrobić karierę w show biznesie, a nie było tam miejsca dla mnie. Z kolorowych gazet dowiadywałem się, z kim ją widywano, z kim pojawiała się na bankietach. Pewnego dnia z wytwórni muzycznej otrzymałem płytę. Na okładce, przy piosence pod tytułem Biała Flaga z repertuaru Republiki, znalazłem dedykację Pawłowi. Wróciłem do domu, włożyłem płytę do odtwarzacza i słuchałem, jak moja przyjaciółka śpiewa.